gadać, bo jest podłączony mikrofon, więc tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to się nie widzę. Nie widzisz się, ale jest, jesteś w kadrze. Dobrze, gitara. Jedziemy przy siebie. Jedziemy. Dzień dobry, witajcie. Jedziemy dzisiaj z kolegą Przemkiem z kanału Szpejtech, czyli robimy sobie YouTube'owy wyjazd. Jedziemy w jedno z moich ukochanych miejsc, czyli w Bory Tucholskie. Postawimy samochód w tleniu i będziemy się rozłazić. Jo. Będziemy się rozłazić i nagrywać. Gdzieś tam się przejdziemy. Marek zaproponował trasę 15 km, więc gdzieś po drodze szukajcie moich zwłok. Nie, nie będzie. Będzie dobry spacer. Będzie dobry spacer, sobie ponagrywamy trochę. Zabieramy Was tak czy siak w Bory Tucholskie w okolice Tlenia. Zapraszam. Postój. Właściwie to, żeśmy się wybrali zupełnie bez celu, nie? No, tak poszwędzać się po prostu. No, umawialiśmy się jakiś czas, że musimy sobie wyskoczyć razem, kurczę, w Borki. Nie, najpierw to gadaliśmy o czymś innym, o Jurze żeśmy gadali. Tak. Tylko, że pogoda taka. Więc wyskoczyliśmy sobie w Bory i właściwie idziemy sobie czarnym szlakiem w stronę rezerwatu Piaseczno. I nie mamy celu specjalnie. Co też jest fajne. Nie? Tak po prostu. No. Tak, a szwędawka po prostu. Wyczyścimy sobie trochę głowy po całym tygodniu roboty. Miało nie padać, kurczę. Trochę się spaskudziło, bo kropi. Ale tylko do 14 to. Niby tak. Internety mówią, że do 14. Zobaczymy, jak to będzie. Będziesz spał w hamaku? Jo. O, a ja sobie glebę zrobię. Ja w hamaczku. Gdzieś tam zabunkrujemy. W hamaczku z otulem. Zimowy śpiwór wziąłem. Ja się wahałem. Mówię, kurczę, taka pogoda. Też miałem Explorera wziąć właśnie, no. ale mówię, kurde, a będzie mi trochę za zimno. Ja mam to samo, zawsze mi się wydaje, że kurczę, zarobić ten kilogram na wodę dodatkową to by było super, ale później w nocy zimno czy coś tam, bez sensu, a w tym będzie ciepło na pewno, więc luz. Lepiej nosisz niż się prosisz. No, to prawda. Te nasze plecaki to i tak wyglądają przez ten sprzęt do nagrywania tak jak wyglądają, więc... No. To kurde, pokażemy później, jaki to jest ciężki kawałek chleba, na jakiś kawałek materiału. I tak gimbale zostały w aucie. No. A i tak pół plecaka to sprzęt. Plus statyw, plus wszystko, baterie. No. Baterie są ciężkie, kurde, bo to wiesz, do jednego, do drugiego baterie. Się zbiera, nie? No. O, ale pięknie jest. No. Pomimo tego, że trochę kropi. Ale to wszystko dlatego, że wyciągasz kamerę. Tak, jak schowam aparat, zawsze tak jest. Jak schowam aparat, to przestaje padać. Ujdę 10 minut, mówię, dobra, już nie będzie. Wyciągam aparat i 90%, że znowu zacznie. To mam tak samo mam z samochodem. Jak umyję samochód, na przykład, o, już mówię, taki uświniony, pojadę na myjkę, nie? To chociażby było 40 stopni i full słońce, to do na to bank do wieczora będzie padać. Mój samochód. Mają, wiesz, gospodarstwo rolne. Aha. Jak zaczyna być za sucho, to dzwonią, żebym samochód umył. Tak to jest. No, zawsze. No i będziemy sobie włączać i nagrywać co jakiś czas coś tam. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajny filmik. W ogóle to jest tak wiosennie prawie, nie? 4 stopnie w plusie ja pokazuje. Ja jestem w koszulce samej. No, ja też mam brubeka i tylko polar. No. Jak macie, kurczę, blisko w Bory, to musicie jeździć w Bory. Fajnie jest w Borach. Można się wyluzować. Ludzi zero w zasadzie. Tu no, nawet, kurczę, w lato jest ten. No. Chociaż też tu potrafiłem się nadzieć na ekwipunkowicza w zupełnie nigdzie. Idziesz sobie, idziesz, jesteś w środku zupełnie nigdzie. Benz. O, cześć, cześć. Tak bywa czasami. I na pojeździe żudrawskim też tak się zawsze nie, ale czasami się nadzieje na kogoś w ogóle, gdzie się nie spodziewasz żywej duszy. Idziemy nad Jeziorko Piaseczno. Ostatnio byłem tam chyba też w zimę z 2 lata temu. I też bardzo przyjemna okolica. Też takie świerki fajne, duże, kurcze, jak w górach. No, mój ulubiony rodzaj lasu. No. Dobra. Zima jest dzisiaj, który 9 luty? 9? Tak, no, chyba 9, tak. 9. No. A jest zieloniutko.
Ciekawe, czy to już będzie szła wiosna, czy teraz jeszcze dopierdzieli. Zobaczymy. Tak czy siak jest ładnie. No dobra, będziemy włączali kamerę co jakiś czas. Las to nasze wspólne dobro. Ostatnio ubolewałem z Grzegiem na temat poziomu edukacji właśnie, jeżeli chodzi o takie zachowania, kurczę, w środowisku naturalnym. Takie w ogóle w tym u nas oczywiście tak. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, bo dziś ostatnio czytałem. Znaczy czytałem, czy oglądałem jakiś materiał a propos tego, że to akurat nie chodziło o zachowanie w lesie, ale w ogóle o zachowania w sytuacjach takich niebezpiecznych, nie? Mhm. Że coraz więcej takich zajęć w szkole jest dotyczących właśnie pierwszej pomocy i jak się zachować. A wiem, a propos czego to było, jak tych dwóch niedorostków bawiło się na lodzie, co jeden spadł ostatnio. Mhm. I go jakiś tam facet wyciągnął, przytomnie się zachował i go tam wyciągnął i właśnie był cały reportaż na temat tego, że jednak się trochę czasu poświęca na to, żeby wyedukować młodzież. Dobrze by było, żeby kurde, może i lasy państwowe też wprowadziły taki, wiesz, no bo co to jest za problem wysłać leśniczego do szkoły? Czy wiesz co, kłopot jest taki, co mi się wydaje, wiesz, porównując z zamierzchłymi czasami, jak się chodziło do szkoły, to mam wrażenie, że po pierwsze nauczycielom trochę bardziej zależało i wiesz, jakiś tam nauczyciel biologii, czy geografii, czy coś, jak był, wiesz, nauczycielem z powołania, no, nie? Ale i posłuch mieli większy, kurczę, pamiętam, że wiesz, jak ja chodziłem do szkoły, to nauczyciel, no, miał, no, miałeś czuć respekt przed nauczycielem, tak? Że tak? A teraz, wiesz, teraz mam wrażenie, że to, tego respektu nie ma w ogóle. I to jest trochę przerażające. Kurwa, kiedyś to było. Powinniśmy mieć taką, te maski, wiesz, tych szympansów, tych nosaczy. Kurwa, kiedyś to było. Ale faktycznie tak było. I ten, druga sprawa też jest taka, że niestety, ale rodzice, wiesz, zaniedbują taką edukację, którą kiedyś też miałeś w domu, bo inaczej się wychowywało trochę dzieci i dzieciak w domu dużo rzeczy słyszał, gdzie jak się zachować, co jak zrobić i tak dalej, i tak dalej. Teraz myślę, że wiesz, to brak czasu, robota, zabieganie, coś tam i część rodziców przynajmniej zaniedbuje właśnie takie, wiesz, przekładając to może trochę na szkołę, czy wymagając trochę od szkoły, żeby ten... Tak, bo to, wiesz, to w ogóle się zaczęło taki pogląd, że od wychowania to jest szkoła. No. A szkoła nie jest od wychowania. Oczywiście, że tak. Szkoła jest od edukacji, a od wychowania są... Może wspomagać, wiadomo, bo jednak dziecko tam spędza trochę czasu, coś. Ale ostatnio właśnie takie miałem rozchminki też w domu, coś tam. I z młodym, wiesz, gadam, a on już jest w takim wieku, że można z nim pogadać. Jak go tam podpytuję o coś tam, wiesz, a tutaj jak na lekcji tam coś tam, ale tutaj czego się uczą, a jak się uczą, a coś tam. No to jest, są różnice zasadnicze, nie? Czy wiesz, tutaj też jest kurde taka sytuacja, zobacz, przeszliśmy kilka kilometrów, mhm, nie spotkaliśmy żywego ducha. O. Nie, to też jest kurde problem moim zdaniem. Jest. Wiesz, wypadasz gdzieś. Ja akurat tu się nie narzekam, bo na przykład u mnie, jak tam wypadam w swoich okolicach, to jest taki kawałek, nie wiem, parku narodowego, czy jakiegoś parku, jak gdyby pod nadleśnictwo podlegającego, ale tam sporo ludzi przechodzi. I tak jak wiesz, tak jak lecę z kamerą, to czasami mam problem, żeby się gdzieś ulokować. Takich spacerowiczów po prostu. Tak. Ale wiesz co, no mają blisko z bloku, fajnie chodzą, wiesz, po lesie i spoko. I też, wiesz, nie ma śmieci i to i tamto. Ale znowu, wiesz, wypadniesz gdzieś, kurczę, dalej. I się okazuje, że wiesz, że nie ma tego zapału do tego, żeby wiesz, spędzać trochę czasu. Kłopot jest taki, że po pierwsze, no wiesz, prawo mamy jakie mamy, ustawy mamy jakie mamy, które nie pomagają w uprawianiu tego rodzaju hobby. Druga sprawa jest taka, że nie ma promocji. Zobacz, na przykład ostatnio się zastanawiałem i porównywałem, jaka jest promocja tego w Czechach chociażby, turystyki w ogóle, nie? No, ale to... Ministerstwo Zdrowia się tam angażuje w promocję, bo oni wiedzą, że kurczę, jak będziesz promował turystykę, tych ludzi będzie trzeba po prostu krócej, później zaczynać leczyć, krócej leczyć i będą po prostu zdrowsi, nie? To jest w szeroko pojętym interesie, nie? Znaczy u nas w szeroko pojętym interesie mam wrażenie, że nie jest zdrowie, tylko sprzedaż leków. Wystarczy, że włączysz telewizor i to jest po prostu jakaś masakra dla mnie, no, tak? Ostatnio widziałem mema. Podchodzi pielęgniarka do pani doktor i mówi: pani doktor, a ten nowy lek to na co jest? I takie, wiesz, mem z dymkami, nie? I pani doktor odpowiada: a to jest lek na Wyspy Kanaryjskie. Mówisz, tylko 72 recepty. Jezu.
Ała! Nie ma promocji. Promocje zapewniają podmioty prywatne, w których interesie to leży. Czyli na przykład, wiesz, jesteś gdzieś tutaj, gdzie jest na przykład kupa wypożyczalni kajaków. No to, one jakoś tam mniej lub bardziej siermiężnie próbują wypromować region, czy coś tam. Natomiast nie angażują się w to. Ja nie wiem, nie byłem w tym roku na targach, wy byliście. Byłeś na tej części tam Tursalon? Nie byłem na Tursalonie, byliśmy na Kniejach, byliśmy na Survival Force, no. Ale tam znowu nie było tak naprawdę żadnego przedstawiciela, ani żeby były Lasy Państwowe, ani wiesz, ani no cokolwiek, tak? No. Wiesz, jeżeli chodzi o survival, jak gdyby tutaj Knieje tak naprawdę, no to chociaż Lasy Państwowe powinny się tam troszeczkę udzielić. Wydaje mi się, że no nie widziałem tam przedstawicieli służby terytorialne, tam wiesz, te wojskowe i tak dalej, tak? Natomiast tego nie. Natomiast promocja jak gdyby regionalna, regionów to już od lat leży na dość niskim poziomie i to jest... Ile można, kurczę, jechać i oglądać, wiesz, stoisko takie, wiesz, tam trzy kubki marnie zrobionych ulotek, kobitki przebrane za jakieś tam, wiesz, gospodynie, coś tam. Agroturystyki są, coś tam, nie wiem, bo ja się nie znam na tej branży, nie wiem, jak się powinno promować, natomiast wiem, że chyba ta promocja, która jest w tej chwili jakaś tam, to nie jest na pewno dobrze robione. Ale wiesz, jakieś, nie wiem, powinni się skrzykiwać ludzie, którzy mają agroturystyki, wiesz. No przecież teraz każdy może sobie zrobić film promocyjny, każdy może sobie robić fotki. To nie jest ani trudne, ani, kurczę, wiesz, niemożliwe. Nie trzeba wynajmować nawet jakichś tam firm czy coś. I dałoby się tą promocję przeprowadzić w taki w miarę nowoczesny sposób, nie? A nie wchodzisz, kurczę, na właśnie jakąś stronkę czy coś, ostatnia aktualizacja 2012, nie? Na przykład, nie? Wiadomości tak aktualne, nie? No. No, jest to trochę przerażające. A tym bardziej, że przecież no, są takie właśnie... No bo gór z kolei nie trzeba promować, bo góry promują się same, nie? Dudki tam się ten zgadzają, koniec, nie? No okej. Ale są regiony właśnie, patrz, masz Bory Tucholskie, masz Pojezierze Drawskie niedoceniane. Zresztą akurat to mi tam specjalnie nie przeszkadza, bo jak jadę na Drawskie, to wiem, że nikogo nie spotkam przez tydzień, jak będę się włączył. Okej. Ale jest kupa regionów, szczerze, nie? Dla mnie to jest smutne trochę, że na przykład, nie wiem, wypadasz w Bory i rzadko się spotyka drugiego zapaleńca, tak? Żeby bardzo rzadko. Problem. A to nie jest problem, bo jak gdyby, jak rozmawiasz z ludźmi, to bardzo wielu ludzi chciałoby tą formę aktywności uprawiać, nie? Tylko jakoś tam, no, wiadomo, że niektórzy potrzebują jakiejś tam zachęty, czy wyciągnięcia, czy kogoś, kto jak gdyby to, wiesz, wyciągnie ich do lasu, tak. czy to. Wiesz, ja rozmawiam z toną ludzi, tak? I bardzo dużo ludzi by chciało, no ale gdzieś tam trochę tego bodźca brakuje, nie? Może rzeczywiście, kurde, wiesz, jakby było trochę więcej ludzi, może, wiesz, by się skrzykiwali, może i promocja trochę lepsza, nie? Wiesz, włączasz telewizor, masz, kurde, wiesz, promocję leków, a ja już dawno nie widziałem jakiejś promocji regionalnej, kurde, w telewizji. No bo to tak jest i trudne sprawy, nie? No ale to, wiesz, słupki. No być kiedyś, mam wrażenie, że kiedyś też na przykład były jeszcze jakieś takie, wiesz, turystyczno-krajoznawcze na przykład programy, czy jak to tam nazwać. Nie ma teraz. A nie ma, nie? No, nie ma, wiesz. Był, nie pamiętam, jak się goś nazywał, taki miał dłuższe włosy, wyglądał trochę jak Kopernik i on tam jeździł na przykład po różnych regionach, wiesz, Polski. To nawet telewizja publiczna powinna się tym zająć, myślę. No, wiesz, na pewno to... się powinno. To znaczy, na pewno, wiesz, brakuje takiej publicystyki właśnie przyrodniczej. W ogóle, no, wiesz, no. Kiedyś, kurde, bo z kamerą wśród zwierząt, to, tamto, no przecież, kurde, tyle tych programów, bo człowiek za dzieciaka oglądał, wiesz, i go tam coś interesowało. Potem, rozumiesz, się okazało, że zostało tylko Boso przez świat? No. Po czym teraz już tak naprawdę chyba nic nie ma, nie? Ja tak też, szczerze powiedziawszy, nie śledzę telewizji, natomiast wydaje mi się, że mam jakąś w miarę aktualną świadomość, co tam się zadziewa i tam się nie zadziewa najlepiej, nie? No to tam się nic nie zadziewa, moim zdaniem, to muszę po prostu też fakt jest też taki, że trochę internet przejął te właśnie te internet przejął trochę to, co kiedyś było domeną telewizji, czyli właśnie takie wyspecjalizowane właśnie historie. To nawet, wiesz, już tak, już nie mówię o naszych tam YouTubkach siermiężnie robionych, ale są takie właśnie, wiesz, jakieś tam portale kwalifikowane pod coś tam, tylko że z kolei też to musisz znaleźć, nie? To nie, no nie jest wiem, takie... A śledzisz czasami na przykład na ten, jak oglądasz YouTube, oglądasz jakiś film, czy coś wrzucasz, zdarzyło ci się, żebyś kiedykolwiek trafił właśnie na jakąś promocję regionalną? Tam już reklamy wrzucają, przecież, wiesz, lecą... Żebyś kiedykolwiek trafił na jakąkolwiek reklamę regionalną. Nie. Ja też nie. Właśnie też, że się zacząłem się zastanawiać, bo przecież też no, mówisz o formie promocyjnej, o YouTubie, tak, o Facebooku i tak dalej,
Ja nie widziałem, pomimo aktywności, którą uprawiamy i w zasadzie przecież te wszystkie mechanizmy powinny nas wyłapywać jako osoby, które jak gdyby są w kręgach zainteresowań do tego, żeby wiesz, coś zaproponować właśnie takiego z takich regionalnych promocji, to nic, absolutnie nic takiego mi się nie trafiło na tym. Mi się marzy i mi się marzy tak już od gdzieś 2 albo 3 lat sobie kiedyś wymyśliłem, wiesz co, mi się marzy seria filmów z parków krajobrazowych, nie? No. Jest ponad 120 parków w Polsce krajobrazowych. To można by robić w ogóle, ej, raz w miesiącu sobie pojechać do jakiegoś parku krajobrazowego, zrobić sobie, przygotować się, wiesz, z historii, z tam, wiesz, z tego, co jest ciekawe, coś tam, można by robić takie filmy. W sumie można by było się i z lokalnymi tam jakimiś władzami, służbami też kontaktować. Można może by, ktoś by był chętny, tak, wiesz, do tego, żeby... Dobrze by było, bo wiesz, jakbyś miał autochtona, to by było i o co podpytać i no. Coś, bo wiesz, no, research nie zawsze ci się uda zrobić skutecznie i tak na przykład możesz coś tam przegapić, no, bo coś nie jest no, to musiałbyś tak naprawdę siedzieć z kartką, kurczę, bo czasami tych informacji jest pamiętasz, wiesz, musiałbyś siedzieć ze scenariuszem, a... To już trzeba się przygotować, wtedy do takich właśnie, do takich jakby powiedzmy, nie wiem, czy programów, czy odcinków, to by się trzeba przygotować i po prostu nauczyć, wiesz, właśnie informacji o danym regionie, pogadać z kimś, kto jest stamtąd, ale kurde, jest to do zrobienia, nie? Może by to coś zmieniło. Znowu zaczęło padać. Kurde, no. I to tak... No. Taki ni to śnieg, byś musiał schować chyba aparata. No, chyba tak, bo to musiał zrobić. No dobra, to urywamy się na chwilę. O, pierwsza bateryjka siada. Jestem ciekawy, tak żeśmy sobie właśnie założyli z Przemkiem, że się wybierzemy razem, żeby chyba się podzielimy materiałem właśnie, nie? Zrobimy no. Wspólny materiał, no. I, ale pomontujemy oddzielnie. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Fajnie wyjdzie. A w ogóle, a masz, czy ty... Okej, o. Czy ty masz problemy ze swoją seksualnością? Ale ja ci powiem, o co chodzi, bo nie mówiłem ci tego. Dostałem, moi drodzy i drogie i drodzy, dostałem od Zuzy Kiezik, którą serdecznie pozdrawiam, Rudzielca, kawałek, który możemy wykorzystać i sobie pomyślałem, że z uwagi na to, że często dosyć jestem w borach, a Zuza nagrała fajny utwór, który pewnie możecie znać, bo chyba sporo artystów go nagrywało. To jest tekst Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza i to by tu pasowało. Ale jako, że jesteśmy we dwójkę, to nie wiem, czy... Ale jak nie masz problemów z seksualnością... Nie, to spokojnie. Szanowni Państwo, Zuza Kiezik. Dobry kawałek. Postaram się zrobić dobre przebitki do tego kawałka. Pooglądajcie z nami Bory Tucholskie. Jak wygląda róża, czy to kwiat, a może...
Czemuż ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz. A więc to jest piękne, uśmiechnięci w pół pamięci. Próbujemy szukać zgody. Krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Doszliśmy do rezerwatu, jezioro Piaseczno. Ale mamy ścieżkę. Ścieżka jest petarda, co? No. Nie będzie tego widać na filmie, ale kurczę, to sosny. Epicka świerki. Wręcz bym rzekł. Epicka. Takie, nie wiem, kilkunastometrowe albo lepiej. Ale pojawia się Sławojka w tle. Gdzie Sławojka? To nie widziałem. O, jest coś tutaj faktycznie. Tam jakieś duże zwaliska. Moonwalk. Sprawa wygląda następująco. Włączyłem mikrofon? Włączyłem. Sprawa wygląda następująco. Szliśmy sobie z Przemkiem kulturalnie szlakiem, babuliliśmy i trochę nas urzekło to miejsce, bo jest fajnie obsadzone jałowcami, w ogóle jest czysto, gładko. Więc sobie postanowiliśmy tutaj zanocować. Tam jest zachód po drodze, zobacz. Jest, zachodzi. Tam mamy, nieopodal mamy takie bagienka, bo myślimy, że może się uda wstać o świcie i porobić jakieś fotki zwierzakom, bo tutaj tropów to po prostu jest masakra. I myślę, że to dobre miejsce jest faktycznie. Nie będziemy robić żadnego ogniska czy coś, więc możemy sobie tutaj, myślę, śmiało. Mamy palniczek gazowy, zrobimy sobie jakąś herbatkę może. O, fasolkę po brytoń. O, sobie zrobimy. Ale będzie. Ja śpię na glebie, Przemek śpi na hamaku, więc... Ostatnio ktoś narzekał, że nie było na filmie rozbijania obozu czy coś, to postaram się coś nagrać z rozbijania obozu. Nie było na filmie. A single care in the whole wide world.
you can't control who you fall for. No. When the world is asleep, the weekend. We share with the stars and the moonlight. When the morning comes with a brand new day, then we have to pretend that we don't know each other. Tak oto, proszę Państwa, wygląda nasze dzisiejsze spanie. Tam Przemek, tu Marek. Wziąłem sobie biwi goreteksowe, bo w borach niestety nawet jak jest sucho, to tu jest wilgotno i jest mech i w ogóle, więc żeby nie zawilgnął mi śpiwór, to sobie wziąłem biwi. W biwi wsadziłem materacyk. I tak się będzie dzisiaj spało. Przepraszam, wiem, że trochę ciemno. Już pomagam. O. Myślałem, żeby wziąć sobie w ogóle pałatki, ale tak sobie pomyślałem na końcu, mówię, a na pewno też weźmiesz lesowika, więc żeby obóz był... Lokowanie produktu. Tak, a się wzięło hajsy, to trzeba robić. O. O, i spakowani. No. Jesteśmy. Jesteśmy. Jeszcze Marek tam kamerę przygotowuje. Życie youtubera. Życie youtubera, no. Niestety. Ludzie nie rozumieją. No. Ile trzeba się nadźwigać. Tak. Żeby coś dobrego skręcić. Ale nie pozostawiamy po sobie żadnego śladu. Bytności. Wracamy na czarny? Możemy. No, wracamy na czarny szlak. I drałujemy dalej. O, z uwagi na to, że każdy film powinien mieć jakiś przynajmniej niuansik edukacyjny. I ja wiem, że 99% z Was tego nie trzeba przypominać, ale może 1%, na przykład temu, który zaczyna. Pokażę Wam, jak wygląda nasze obozowisko po zwinięciu. Tu żeśmy spali, o. Ten placek to ja, no niestety. Ale tak to wygląda, tu żeśmy obozowali i bardzo ważne, chyba najważniejsze jest to, żeby zwracać na to uwagę i żeby sobie nie zostawiać syfu. Taka prośba. I zwracać uwagę innym, jak ewentualnie by chcieli sobie zostawiać. Ptaszki ćwierkają, słońce w ogóle nas, kurczę, zaatakowało rano, petarda. Więc będziemy sobie maszerować dzisiaj. Wczoraj popadało cały dzień właściwie coś tam gdzieś kropiło, straszyło. Dzisiaj jest ok. O! Piękna pszczoła. Muszę sobie sfilmować zawodowy sprzęt do filmowania.
Tak, o jest. Bo ty masz niezawodowy. Ale on przez tego riga tak wygląda, taki jest, wiesz. No. Czekaj, zajmę tak. Plus jeszcze do pełni, słoneczko. Słoneczko zieloniutko. Świeci. A tak gadaliśmy, że nikogo po drodze, żeśmy nie za bardzo spotkali, nie? No, nikogo nie spotkaliśmy. Jeden widzieliśmy samochód, ja myślałem, że ten, że będzie wędkarz nad jeziorem Piasecznym, ale nie widziałem, chyba że gdzieś tam się zaszył. A poza tym żywego ducha. No. Bory Tuchowskie to jest jednak wspaniała, kurczę, miejscówka. No. Dobrze tak bez planu też czasem, nie? No, tak. Mieliśmy plan taki tylko, że sobie jedziemy do Tlenia i gdzieś sobie pójdziemy. I kurczę, tak fajnie wyszła wycieczka, że masakra. No i dzisiaj jestem naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczony. Ale coś wam pokażę, poczekaj, bo nie mogę się oprzeć. O. Idź dalej drogą, około 40 skalnych, 80, skakanych 80-słoniowych i 50 darokroków. Ale kredą przynajmniej napisane. Parokroków. A co to jest parokrok? Nie wiem. No darokrok to bym zrozumiał, że ktoś ma długie nogi, jakiś daro, wiesz. Idź dalej drogą. To też wam pokażę, a co? O. To jest jeszcze taki, kurczę, napis taki kredą, to tak nie kuje. No, jeszcze nie boli, no. Po tym te wiatki tutaj są niezniszczone, tak gadaliśmy, że kurczę, w ogóle gadaliśmy, że jak była przy tych Karczewu czy Kijanie rozmowa, żeby nadleśnictwa stawiały wiatki, to tak, żeby tam nie było tak blisko wcale, żeby... No tak, jak się stawia, wiesz, jakieś się robi miejsce postoju czy miejsce biwakowe przy ulicy, no to wiadomo, że ono będzie użytkowane chyba nie przez takich ludzi jak my, co sobie gdzieś tam łażą, bo no to nic przyjemnego, nie? Wysypujące się śmietniki bardzo często po prostu zasrane są te... No i do tego, wiesz, samochody, wiesz, latają. A tu idziemy sobie czarnym i niebieskim szlakiem. Mhm. O, wiatka, można sobie przysiąść, no, pogadać. Czyściutko. Ale tak, tutaj właściwie tak, nie ma nikogo innego oprócz turystów pieszych, których jest jak na lekarstwo. Przyjeżdżam tu cały rok, od lat i tu zawsze jest bardzo mało ludzi. Jest w lato trochę rowerzystów i jest trochę Nordic walkingowców. Tych, co narty pogubi. Ale wygląda na to, że kurczę, ci ludzie są na tyle ogarnięci, że nie muszą syfić, bo naprawdę jest kurczę czyściutko. Nie było się o co przypieprzyć, tak jak łazimy od wczoraj rana, to nie było się do czego w jakim miejscu przyczepić, naprawdę kurczę to... Jeszcze Polska nie zginęła, tak naprawdę, chyba. No, trzeba się umieć cieszyć z małych rzeczy, bo z dużych to nie ma z czego. A jeszcze właśnie jak jest czysto, wiesz, ściółka jest czysta, ten mech, coś bez jakichś tam takich haszczy, bez jakichś tam gałęzi i tak dalej. No mega, jak mi się to strasznie kojarzy z takim, wiesz, tylko patrzeć, gdzie dziura hobbita, kurde, jest w pobliżu, nie? Obyś się zdziwił, jakby ci wyskoczył Frodo tutaj gdzieś. No, bym się zdziwił, nie? To prawda. Ale jest taki bajeczny ten widok.
jesteśmy w tleniu na przystanku po całej podróży. Niedługiej. Ile tam z 15 km żeśmy zrobili? To dzisiaj? Nie, chyba dzisiaj nie zrobiliśmy. No jak? Przecież to coś tam się 23? Nie, ale to dowolnie liczę z wczorajszymi kilometrami, no. Wiesz? A, 23. No. Tak? No, no, to może. Nie wiem. Już nie liczę tego, jak będę to liczył jutro. Szczęśliwi, kiedy od kilometrów nie liczą. Tak. Ale już żeśmy dotarli do tlenia, zaraz się zbieramy, uzupełniamy elektrolity. To jest godzina? 15. No tak liczyliśmy, że będziemy, no na 15. Podobało ci się w Borach? Zajebiście. Zajebiście, dzięki w ogóle za ten. Tu jest petarda. Jak przyjedziesz do tlenia, to możesz sobie kostką rzucić albo monetą. Gdzie nie pójdziesz, w którą stronę, to będzie petarda na bank, nie? No. Muszę uważać teraz, jakbyście się wybierali na niebieskim szlaku, wzdłuż rzeki, z bardzo dużo opalonych drzew. I trasa, no i strasznie podmokły teren i się idzie dosyć ciężko. 500 metrów, tak ze 2 km jakby przetuptał. No. A tam jest zawsze, tam jest cały rok, jak jest nawet gorąco i wiesz, susza, to tam jest cały czas mokro. Nie? Tylko że w lato jeszcze są te France, wiesz, krwiopijce. Są sokujące. No. O, mamy nadzieję, że wam się spodobają przebitki. Zdjęcia powrzucamy w film. No, podzielimy się materiałem, każdy zmontuje, zobaczymy. Tak żeśmy sobie wymyślili, że się chcemy zabawić. Tak, poudostępniamy swoje materiały i będziemy wykorzystywać obydwa materiały. Oczywiście na Facebooku i na Instagramie znajdziecie zdjęcia też. O, no, ja zrobiłem bardzo mało zdjęć, nie wiem, kilka chyba. Ja też zrobiłem kilka zdjęć, z czego większość to fetysz mchu. Odkryłeś sobie nowy fetysz, tak, mech? Nowy fetysz, no. Mech. Mam nowy fetysz na mech. A to taką grę chyba ten widziałem, to może by ci się spodobało coś tam właśnie o mechach, to może to... Nie. O mechach czy o mchach? O mchechach. No, ale w ogóle jest zielono, kurczę, strasznie, jak na tą porę roku jest luty. Dzisiaj jest 10? Tak. No, 10 luty, jest tak zielono, tak pięknie, że naprawdę, zresztą na zdjęciach będziecie widzieć, trochę podkręciłem kolorystycznie. Dobry był przekrój, bo wczoraj żeśmy szli, no to było tak, nie dość, że było ślisko, bo ten śnieg, no. Ten lód, plus no, ten deszcz był właściwie co pół godziny troszkę, no. A wieczorem już tak się rozpadało na dobre. No, spaczy w nocy tam, wieczorem to popadało trochę i potem w nocy się coś tam urwało, tak. Troszkę. A dzisiaj nas na obudziła wiosna. No, słońce w ogóle, pięknie, o. Naprawdę, tak. No tylko, że wczoraj szliśmy wyżej, a dzisiaj szliśmy niżej, nie? Tak. No. Także spoko, ale polecamy. Po Borach Tucholskich można schodzić całe życie i faktycznie, kurczę, każdy, wiesz, ten taki spacer będzie inny. Mimo, że nawet jak będziesz chodził po tych samych miejscach, to jest tak fantastycznie. To jest moje ukochane miejsce w ogóle w Polsce. Nie? Tak jak Izery, tak Bory Tucholskie. Przepięknie jest. No. I naprawdę można przyjechać i chodzić tydzień i nie spotkać żywej duszy. W lato jest trochę właśnie, bo kajakarze są coś, ale jakoś tak nawet ci turyści tutaj, to są ci turyści ci bardziej kumaci, jakoś tak wiesz. No i spoko, i często... Przepraszam, dzisiaj spotkaliśmy jedną osobę. Tak, panią z czterema psami spotkaliśmy. No, pogadaliśmy sobie chwilkę. Tak. To jest też super. I spoko, i w ogóle generalnie, bo tak po drodze wiatek mijasz trochę na różnych szlakach i jest czysto, nie są jakoś zafajdane, nie są jakoś posprejowane, pocudowane. Pomimo, że nie ma koszy, to tych śmieci też niewiele, żeśmy tak po drodze, jedno żeśmy śmietnisko znaleźli tak naprawdę. To też w ogóle zadziwiające, że tak wiesz, w środku nigdzie, kurczę, wypieprzone, widać, że to wypieprzone albo z wora, albo co, no, też plastikowe butelki. Podejrzewam, że wiesz, ktoś wór wywalił, a potem zwierzaki rozległy, to już wiesz. No, mam nadzieję, że to nie jakiś tam, wiesz, po jakimś biegu, czy po jakichś zawodach, czy po czymś, bo to by było słabe. Ale ten, ale tak to generalnie dość tam gdzieś, tam jedna puszka się trafiła, czy dwie, to naprawdę dramatu nie ma. Wiatki ładnie utrzymane. Ze szlakami trochę, z oznaczeniami, bo jest sporo wycięć i sporo młodników nasadzonych i w tej, tam gdzie są młodniki są niepouzupełnione oznakowanie szlaków. O. Ale sobie idziesz przez środek, wycinki, młodniki po bokach, ławeczka, nie? Też no, prawda. Tak. Naprawdę... Stoi bal, cztery kamienie, na tym postawiony bal, ławeczka, czad. Ktoś tak czasami, kurczę, zrobi taki właściwie drobiazg, ale to też w sumie warto doceniać, bo to w naszej rzeczywistości to jest taki przejaw, wiesz, czegoś fajniejszego niż standard, nie? To mi się strasznie podoba. I faktycznie trzeba docenić jakość wiatek. I one, wiesz, to nie są wiatki, które powstały wszystkie w zeszłym roku, więc one tam trochę stoją. No. A mimo to, kurczę, ani zniszczone, no.
tak z kulturą potraktowane, spoko, to jest... Aż to... dziwne. No i na pewno zwierzaków tutaj. No nam się nie udało niestety, ale tak jak są, a szczególnie te górne tereny, jak są zryte kopytami, no. Dzików trochę na pewno jest, kopytnych na 100%. Było, tropów było co niemiara, to fakt. Całe ścieżki wydeptane z zwierzęce, no. Fakt, że też tak chodziliśmy po takich terenach właściwie, gdzie nie jeżdżą samochody, nie ten, więc... No one tam mają chyba dosyć dużo spokoju. Widać tam parę ambon, co prawda widać, ale też chyba nie sprawia jakieś super wrażenia, mocno używane. Tak, ale tak, bo w jednym miejscu znaleźliśmy tą wyrzucone do jedzenia rzeczy, nie na ten, na... No, podkarmione. No, podkarmione w jednym miejscu znaleźliśmy. Ale rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie tych ambon chyba ze 4 sztuki dookoła jednej polany stoi, nie? No, no. No bo to taka dobra miejscowa, jeszcze jest, wiesz, wodopój. No. To tam pewnie się opyla po prostu zasadzić na zwierzaka. I tam by trzeba, wiesz, tam by trzeba przyjechać, kurczę, na weekend, sobie jakoś tam, wiesz, zbunkrować się, wstawać o świcie, to no. By pewnie ustrzelił, by coś ustrzelił. Zdjęcie, no. Siedzieć po cichu, to szansa jest. Tam jest spora szansa na zrobienie fajnych fotek, nie? No. Ale tak to ogólnie w ogóle podróż fajna i spoko i 20 parę kilometrów, 2 dni to naprawdę jest taki, no, taki dobry dystans, spadek. No. Tylko teraz piwór jeszcze ciężki, nie wiem. No niestety, ale jest szansa, że za miesiąc, półtora już będzie można śmigać z letniawką. To prawda, podejdzie tyle rzeczy w plecaku zimowych, czy... No właśnie. Ja tak się zastanawiałem, ale ja nie mam w zasadzie dużo, kurczy zimowych rzeczy takich, wiesz, ciuchów w sumie za wiele nie biorę na zmianę, oprócz bielizny. No ale wiesz, ale tak, kurtkę niesiesz, polar niesiesz, ale tak, no. Śpiwór zimowy to dodatkowy kilogram co najmniej, tak. No. Ja noszę otula jeszcze do hamaka, to on nie jest ciężki, no ale miejsce zajmuje, nie? Do tego sprzętu foto. Podejrzewam, że no, pół ekwipunku, pół plecaka to jest nam sprzęt foto i do nagrywania i leciliśmy pojemnik po jakiś czas. To tak niestety jest, no. Że faktycznie jak się tak patrzy na to, co musimy nosić, żeby nagrywać, to jest to, kurczę, gdzieś tam. No. Dwa obiektywy ja mam w plecaku jeszcze. No, ja też mam dwa obiektywy, plecaka. Baterie, powerbank, coś tam, to się uzbiera, nie? No. Nie doceniają. Ale jest fajną fotkę sobie zrobisz. No. Coś. Nie, i fajnie ten. Można sobie naprawdę coś nagrać z jajem. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy. Kolejne superprodukcje. Pozdrawiamy. Na razie. Jedziemy w wizerę? No jasne, że jedziemy. Też ci się spodoba wizera. Na 100%. Znaczy już mnie tam ciągnie od jakiegoś czasu. Na razie.